Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek serii FIFA Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie nowym składem, jakim za chwilę zobaczycie. Dlaczego tak długo tej serii nie było? Ponieważ pracowałem nad moim skillem. Mam nadzieję, że jest on zdecydowanie lepszy niż w poprzednich odcinkach. Jak mi wyszło, zobaczycie. Będą też małe zmiany w tej serii. Postanowiłem trochę zmienić sposób pokazywania meczów. Będzie więcej bramek, mniej sytuacji, mniej komentarza, więcej gadania o tym, co macie przed sobą, czyli o tym składzie, o tych zawodnikach. Na czym się skupiłem? Chciałem grać przede wszystkim na wrzutki, stąd w ataku Gomez i Klose i ciekawi skrzydłowi, ale zaczniemy powoli od bramki. Handanowicz, kozak w poprzedniej FIFA. W tej FIFA wygląda równie dobrze. Świetne statystyki. Niższe ma tylko te, które są mniej ważne, czyli speed i wykopy. Na prawej stronie Abate, to jest killer, on musi być 93 pace'a i to załatwia praktycznie sprawę. Będziemy się bronili przed rzutkami, także to się na pewno przyda. W obronie Bonucci, ze względu na główki, bo dzisiaj będziemy testować właśnie jak to funkcjonuje po patchu. 450 końców, do tego karta zwiększająca mu główki plus defensywa, to samo na Mexesie. Również dość dobre główki, 82, 80 defensywa, konkretny pace. Nie jest on tak ważny w tej FIFA. Na lewej stronie Konstant, jeden z dwóch, tylko dwóch złotych lewych obrońców w lidze włoskiej. Defensywny pomocnik De Rossi, tutaj nie ma o czym opowiadać. Najdroższy z tego składu, 8100. Candreva, 1500. U skrzydłowych się skupiłem na dwóch rzeczach. Na pejsie i na tym, żeby ich dośrodkowania były powyżej 80. I zarówno Candreva, jak i drugi lewy pomocnik Armero ten warunek spełniają. Dodatkowo Armero ma jeszcze 90 pace'a, czyli wow. Kolejny zawodnik, Hamsik, ofensywny pomocnik. Zdecydowałem się na Kakę na początku, ale potem stwierdziłem, no przecież ten gość miał chyba 3 albo 4 informy w poprzedniej FIFA, także trzeba go sprawdzić. No i atak, Klose, który jest zaskakująco tani jak na umiejętności, które posiada w tej FIFA. 86 gry głową, 75 pace'a, bardzo dobrze, 75 shooting, ale nie dajcie się zwieść pozorom, finishing na poziomie 88 to czyni z niego króla pola karnego. Dodatkowo karta finisher, której użyłem zarówno na Klose, jak i na Gomezie, zwiększająca shooting i heading, to samo Gomez, 79 pace'a, rewelacja, 79 shooting, rewelacja i gra głową 84. No skład wygląda kozacko, zobaczmy jeszcze kto na ławce, Palacio, jeśli nie będą szły wrzutki, mogę go wpuścić, jest szybki, jest bardzo zdolny, na rezerwie również Kaka, który miał być pierwszym ofensywnym pomocnikiem, zobaczymy jak Hamsik będzie sobie radził dalej, Cambiasso, Pepe, Lulić, bardzo ciekawy lewy pomocnik, tylko niestety jest prawonożny, a to trochę go dyskwalifikuje, jeśli będziemy grali na wrzutki, dalej drugi złoty lewy obrońca z Serie A, Radu, Konko, Gargano, Sylwestr. Tu już za bardzo nie ma co mówić, a trenerem tej hałastry został Guidolin, kimkolwiek on jest. No dobra, wszystko jasne, będziemy grali na wrzutki, to już 10 razy mówiłem. Zobaczymy, czy to będzie funkcjonować. To jest jedna z dwóch rzeczy takich najbardziej OP z FIFA 14 po patchu. Wrzutki, główki, rożna oczywiście i L1 plus trójkąt. Na niektóre sytuacje tego typu nie da się zareagować, a to skład mojego pierwszego rywala. Amerykanie, jeden Kanadyjczyk, jak się domyślacie, powinno być łatwo. Czy było łatwo? Za chwilę zobaczymy. Nie można nic takiego konkretnego powiedzieć o tym składzie. W bramce Howard, ofensywny pomocnik Dempsey i Landon Donovan w ataku. Jedziemy! Do You Sweat kontra Kubiks FC. Kubiks FC w wyjazdowych strojach Lazio. Pierwsza akcja Hamsik, oczywiście dośrodkowanie na głowę kogo? Klozego. Gol 1-0, 12 minuta. Na razie wszystko działało zgodnie z planem. Kolejna sytuacja z drugiej połowy, Candreva. Tutaj lekki błąd, ale jest wrzutka, niepilnowany Gomez. 2-0. Dwa gole z wrzutki, wszystko zgodnie z planem. Ale plany trochę pokrzyżował mi ten rzut rożny. Clint Dempsey zdobywa bramkę. Bonucci nie do końca sobie poradził, ale Clint Dempsey ma, sprawdziłem to, 84 statystykę główek na swojej karcie, więc wszystko jest w normie. Wynik tylko 2-1, także mój trening skilla można poddać pod wątpliwość. Przed kolejnym meczem jedna zmiana. Lulić wszedł za Armero, z którego nie do końca byłem zadowolony. Mam mieszane uczucia do zawodników, którzy mają tylko pace i poza pace'em praktycznie
niewiele mają do zaoferowania, a zawodników tego typu mogę zobaczyć u mojego kolejnego rywala w ataku Aspas, który pace'em takim większym nie grzeszy, ale również nie grzeszy innymi umiejętnościami. Z lewej strony Sterling, który ma przede wszystkim pace'a i niewiele do zaoferowania poza tym, a z prawej strony Moses, zgodnie z tym, co mówiłem o innych zawodnikach, podobnie wygląda. Pace, jeszcze raz pace. Kubiks FC kontra Corinthians FC i zauważyliście pewnie już, że zmieniłem logo na logo Romy, przecież gramy składem z Serie A i gramy też na stadionie Juventusu. Pierwsza sytuacja po wrzutce od Gomeza Close, ale tym razem nie głową, wykończenie lewą, słabszą nogą. Udane 1-0, kolejna sytuacja, Lulić wchodzi w pole karne, on jest prawonożny i tą też nogą zdobywa bramkę, 2-0, 72 minuta i nie zdążył opaść kurz po drugiej bramce, a tu już wpadła trzecia, Gomez. Nie ma wrzutki, po raz kolejny gol nogą. Kolejna akcja, 76 minuta, nastrzelałem tych bramek w 70 minutach tego meczu. 4-0, Lulić blobuje bramkarza, bardzo udany mecz tego zawodnika. To było za dużo dla mojego rywala, rozłączył się po 4-0. I Lulić mi zaimponował. Przed kolejnym meczem dwie zmiany, za Gomeza Palacio i za Hamsika Kaka. I jeszcze trzecia zmiana, Radu w miejsce Konstanta. Zobaczymy, jak sobie radzi drugi złoty lewy obrońca z Serii A. To skład mojego rywala i to będzie prawdziwy test dla mojego składu. No, co by tu wymieniać? No, nie będę wymieniał tych zawodników. Wszyscy doskonale znają, kto to jest, jak gra. Spróbujemy grać trochę lewą stroną. Dani Alves lubi wyjść za daleko do przodu. Czy to mi się uda? Zobaczymy. Bo wygląda kozacko ten skład. 85 overalla w porównaniu do 82 mojego. No to moi zawodnicy wyglądają jak takie małe żuczki. The Wolfpack kontra Kubiks FC, a gramy, ciekawostka, na Camp Nou, logo Realu u mojego rywala, a gramy na stadionie Barcelony. I pierwsza sytuacja właściwie dla mojego przeciwnika, rzut rożny, Pique, w trzeciej minucie zdobywa bramkę. To, co się udało mojemu rywalowi, nie udawało się moim zawodnikom, a próbowali Kaka, Close i Bonucci. Bezskutecznie. Ciągle 1-0, a w drugiej połowie zaczęło niesamowicie lagować i w chwili, w której się zastanawiałem, czy lagi bardziej pomagają atakować, czy się bronić, miałem już odpowiedź, dośrodkowanie, moi obrońcy zagubieni i Dawid Villa zdobywa bramka, to przecież ja miałem zdobywać bramki z dośrodkowań. Tymczasem z dośrodkowań bramki zdobywał mój przeciwnik. Kolejna sytuacja, Benzema, dośrodkowanie, Di Maria, główka, gol. 3-0, ale nie z takich opresji się wychodziło w FIFA. 54 minuta, nie za ciekawa sytuacja, spróbujemy full attack, full pressing, co z tego wyszło? Palacio, 3-1, 74 minuta, a trzeba było walczyć dalej, czas uciekał. Kolejna sytuacja, 80 minuta, Lulić zakręcił obrońcą dośrodkowanie, czyli tak jak powinno być, główka Klozego, gol. 82 minuta, już 3-2. A my walczymy dalej, 86 minuta. Kolejna wrzutka, kolejna główka Klozego, kolejny gol. Wszystko zgodnie z planem. Tak to miało wyglądać. Niestety zabrakło czasu na czwartego gola, ale 3-3, patrząc na przebieg spotkania, wydaje się dość dobrym wynikiem. Tym bardziej, że skład, z jakim miałem okazję się zmierzyć, nie był najgorszy. Kolejny mecz, kolejne zmiany, za Klozego Gomez, Palacio w ataku, Pepe po prawej stronie, po lewej stronie Armero. I zmieniłem Bonucciego, który zawinił przy bramce zarówno w tym meczu, jak i poprzednim, na Sylwestra. Mamy obronę całą z Milanu, zobaczymy, jak te zielone kreski zafunkcjonują. A tu skład mojego kolejnego przeciwnika, znowu BPL, znowu raczej skład jeden ze słabszych. Po lewej stronie Jarvis, polecam tego zawodnika, jest naprawdę kozakiem, świetne dośrodkowania. Co prawda jest prawonożny, ale świetnie gra na lewej stronie, bo słabej nogi ma aż 5 gwiazdek. Zaczynamy kolejny mecz, Kubiks FC kontra L'Equipe i gramy na stadionie Juventusu. Pierwsza sytuacja, 8 minuta, Palacio do Hamsika, Hamsik lobuje bramkarza udanie, 1-0. Na kolejną bramkę czekaliśmy do drugiej połowy, oczywiście po dośrodkowaniu na głowę Aruny Kone.
ale ja się nie podałem. 52 minuta, Armero. Chciałem dośrodkowywać, ale stwierdziłem, nie. Wejdziemy w pole karne. I takim podaniem Mario Gomez zdobywa bramkę lewą nogą. Tutaj kolejna sytuacja Gomeza. Wychodzi bramkarz, dośrodkowanie do Hamsika, gol. Nie z główki, z nożyc. 76 minuta, 3-1. Wspaniała cieszynka Hamsika. Dał wyraz radości po zdobyciu tej bramki, która tak rozwścieczyła mojego rywala, że zakończyła mecz. I mamy awans do 8 ligi. 4 zwycięstwa, 1 remis, 2 niechlubne porażki. Zobaczymy jeszcze jeden mecz do przetestowania z tych wszystkich zawodników. Z większości zawodników, którzy siedzą na ławce, został jeszcze Konko. Bardzo podobny obrońca do Abate ze względu na to, że ma sporego pejsa i poza tym niewiele. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym meczu, a skład mojego rywala prezentuje się nie nadzwyczajnie, ale konkretnie. Elia sam po obu skrzydłach. Dobra obrona, Boateng z Suboticiem. Ciekawe zestawienie defensywnych pomocników. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Kubiks FC kontra Pixars FC. Już pierwsza sytuacja, błąd obrony, nie przyjmuje się piłki, biegnąc tyłem do bramki się od razu wybija Miroslav Kloze, 8 minuta i gdy zastanawiałem się, ile to już bramek w tym odcinku Kloze strzelił, mój przeciwnik zastosował niezawodną taktykę L1 plus trójkąt, moi obrońcy się pogubili i Ivica Olić zdobył bramkę na 1-1, a więcej bramek w tym meczu nie było, także niezbyt udany mecz. Pierwszy w 8 lidze, remis, ale będziemy iść do przodu. Ważne, że w tym odcinku nie przegrałem. To było na tyle w tym odcinku, tak się prezentował mój skład. Mogę go ocenić pozytywnie, aczkolwiek w obronie Bonucci nie zachwycił. Chciałbym go zmienić na Chiellini'ego, być może spróbować Ogbonne, nie trzymać się kurczowo najdroższych zawodników, jacy są na rynku, przetestować też tych tańszych, bo i z tańszych zawodników można skompletować bardzo ciekawy skład. A wszystkie składy, jakie do tej pory skompletowałem, które trzymam w moim teamie, żadnego z nich nie sprzedaję. Wszystkie te składy możecie zobaczyć w podpisie, pod filmem, linki do Footheada. Jeśli macie jakieś sugestie, bo te składy powrócą w kolejnych odcinkach, chcielibyście coś zmienić, formację, czy jakichś zawodników, czy do tego składu, czy wam się podoba ta nowa forma, w której jest trochę mniej sytuacji, więcej bramek, dajcie wyraz w komentarzach. Wszystkie opinie czytam, wszystkie biorę sobie do serca. I tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!